Słowa Ewangelii według świętego Marka. Król Herod posłyszał o Jezusie, gdyż jego imię nabrało rozgłosu i mówił: Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w nim. Inni zaś mówili: to jest Eliasz. Jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden z dawnych proroków. Herod, słysząc to, twierdził: to Jan, którego kazałem ściąć, zmartwychwstał. Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: proś mnie, o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł: dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę: o co mam prosić? Ta odpowiedziała: o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę jego. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie. Człowiek noszący w sercu urazę jest niebezpieczny dla siebie samego, ale jest również zagrożeniem dla innych. Osobą taką była Herodiada. Nie było dla niej zręczne to, co mówił Jan Chrzciciel. Kompromitował ją, ale także kompromitował Heroda. Jego nauczanie było podważaniem jej obecności w pałacu. Postawa Jana prowadziła do narastania niechęci, a nawet nienawiści w sercu Herodiady. Uraz może przerodzić się w nienawiść. Człowiek szuka wówczas okazji, aby wyrazić swój ból w postaci podstępnej zemsty. Herod jest człowiekiem ulegającym wpływom. Pozwala sobą manipulować, ponieważ dopuścił, aby rządziły nim najniższe rządze. Nie chcąc zrezygnować z przyjemności, nie dostrzega faktu, iż otaczają go ludzie podstępni. Do nich należała zarówno Herodiada, jak i jej córka Salome. I ta ostatnia doprowadziła swoim tańcem do ujawnienia się w Herodzie tego, co było dla niego pierwsze – zaspokojenie własnych żądz. Herod nie liczył się z ludzkim życiem ani z Bożym prawem. Przestał kierować się rozumem, wiarą, zdrowym rozsądkiem. Zrezygnował z posłuchania Jana Chrzciciela, choć słuchał go chętnie. Kierowanie się rządzami, dopuszczenie do manipulacji własną osobą, nadmiar wina, zarozumiałość i pycha doprowadziły go do osobistego dramatu, ale także dramatu Jana Chrzciciela. Herod miał doświadczenie alternatywnej przyjemności. Z jednej strony jej źródłem była obecność Herodiady mieszkającej w pałacu. Z drugiej natomiast słuchanie Jana Chrzciciela. Nieumiejętność dokonywania wyboru między przyjemnościami stała się przyczyną klęski króla. Nie możemy mieć wszystkiego.
Konieczne jest opowiedzenie się za taką przyjemnością, która nie pozbawia zdolności panowania nad sobą, opanowania siebie. Z drugiej zaś nie jest przyczyną krzywdzenia kogokolwiek. Czy ja panuję nad sobą? Czy ja swoimi pragnieniami nie doprowadzam kogoś do łez, do grzechu? Czy to, czego ja oczekuję w kierowaniu się przyjemnościami, nie niszczy mojego życia, nie niszczy więzi z Panem Bogiem?